miło nam Państwa poinformować, że w 22. Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym Poznajemy Ojcowiznę praca uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach została uznana za najlepszą w kraju. Opowiada ona o Olendrach na Holendrach, a jej autorami są Karolina Czarnecka i Kamil Kultys. Spotkanie laureatów z całej Polski i ogłoszenie wyników miało miejsce w Kaliszu w dniach od 22 do 24 maja. Na tym zlocie dowiedzieliśmy się, że za tę pracę uczniowie zajęli pierwsze miejsce w Polsce w kategorii prac zespołowych. Także naprawdę bardzo duży sukces. Zdecydowanie nie spodziewaliśmy się, nie liczyliśmy na taki sukces. Było to ogromnym zaskoczeniem dla nas, tym bardziej biorąc pod uwagę to, że dowiedzieliśmy się dopiero na gali rozdania nagród, że mamy pierwsze miejsce. Byłam w szoku, nie wiedziałam co się dzieje, czy to w ogóle prawda. Praca Karoliny i Kamila opowiada o dawnych mieszkańcach ziemi kozienickiej, zamieszkujących na Powiślu. Dowiedzieliśmy się o niej dzięki mojemu dziadkowi, który nam dużo opowiadał na temat właśnie tych Niemców, którzy kiedyś żyli na naszych terenach, gdzie my teraz żyjemy, mieszkamy. Sąsiadkę miałem kiedyś, i jako małe dziecko chodziłem do niej i ona opowiadała różne rzeczy, także to jest materiały zbierane przez całe życie, praktycznie kilka lat. Bardzo się dobrze złożyło, bo akurat do Karoliny dziadka w wakacje wcześniej przyjechali właśnie potomkowie tych Niemców, którzy mieszkali tutaj, i przywieźli te stare zdjęcia, które właśnie tych budynków, gdzie mieszkali na tych naszych terenach, czarno-białe zdjęcia. Naprawdę bardzo, bardzo ważne te zdjęcia były w tej pracy. Samo pisanie pracy trwało 3 miesiące, zbieranie informacji znacznie dłużej, ale trud włożony w jej powstanie zdecydowanie się opłacił. Za rok zlot laureatów etapu centralnego konkursu Poznajemy Ojcowiznę odbędzie się w Kozienicach. Do naszego miasta zaprosił prezes kozienickiego oddziału PTTK Arkadiusz Nowakowski.